Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, delegat organizacji międzynarodowych FIFA, UEFA i były znakomity sędzia piłkarski. W marcu czekają nas baraże. To nie będą łatwe baraże, wbrew pozorom, chociaż może nazwy rywali nie oszałamiają, ale no my jesteśmy, nasza reprezentacja, nasza piłka w takim miejscu, że no nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie kogokolwiek w tej sytuacji. Jak pan widzi nasze szanse w tej batalii? No, ja mam takie marzenie czy życzenie, żeby w marcu nie było żadnej niespodzianki, czyli żebyśmy wygrali z drużynami, które obiektywnie są od nas słabsze. Biorąc pod uwagę potencjał zawodników, kluby, w jakich grają, nazwiska tych zawodników. A więc, no bądźmy poważni. Estonia to nie jest rywal, z którym powinniśmy mieć jakiekolwiek kłopoty. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, Mołdawia też tak miało być, ale dobra, to już przeszłość. I potem Walia. No Walia to jest taka drużyna pół rugby, pół piłkarska. Trzeba walczyć. Trzeba łokciami, kolanami, czym się da walczyć. Nie skreślajmy Finlandii, bo wszyscy mówią, że Walia, ale dla mnie Finlandia to jest zespół, który zrobił największe postępy w Skandynawii w ostatnich latach. Łatwo nie będzie, ale jesteśmy faworytem. Więc nie chcę żadnych niespodzianek w marcu, a chcę niespodzianki w czerwcu. Czyli, że tak jak drużyna Kazimierza Górskiego równo pół wieku temu dokładnie ograła Argentynę, ograła Włochy i poszła po trzecie miejsce na świecie, żeby tak samo było teraz, żebyśmy z tych bardzo mocnych rywali, których w wypadku awansu dostajemy na Euro, czyli Francja, czyli Holandia, żebyśmy przynajmniej jedną sensację sprawili i wygrali z mocarzem. Przyszłość Szymona Marciniaka, jak pan ją widzi? Bo Szymon osiągnął już szczyty w tej piłce, w sędziowaniu, na przełomie ostatniego roku nawet, ale no, z perspektywy na przykład pańskiej, jaką motywację może mieć dalej, no, jeżeli się sędziuje najważniejsze imprezy? Że to tak jak himalaista, no, zdobywa kolejne szczyty, zdobył już ich kilka, teraz przed nim szczyt pod tytułem finał Euro, Mistrzostw Europy w Niemczech. Potem za 2 lata Mistrzostwa Świata i myślę, że dopiero wtedy, jak zdobędzie jeszcze te 2 10-8 tysięczniki w cudzysłowie, to wtedy może sobie myśleć o obcinaniu kuponów, czyli za jakieś 2 lata, 2,5, czyli gdzieś Arabia Saudyjska, a może Liga Amerykańska, będzie mógł wybierać na pewno, bo trzyma, to jest bardzo ważne, u sędziego, u piłkarza, u każdego, trzymać formę. Bo zdobycie jednego finału czy olśnienie jednym meczem to za mało. A Szymon jest stabilny, o czym świadczą nominacje. Finał Mistrzostw Świata, finał Ligi Mistrzów, finał teraz Pucharu Klubowych Mistrzostw Świata. Jest stabilny i to od dłuższego czasu.